Od stycznia reagujemy na różnego rodzaju, najczęściej anonimowe, ponieważ ludzie tutaj boją się cokolwiek zgłaszać informacje od mieszkańców. Wiemy o tym, że ten obiekt nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa, nie przeszedł on kontroli pożarowej. Informacje o tym, że w hostelu dla uchodźców są nieodpowiednie warunki, pojawiały się od dawna, także w naszym materiale. Teraz wojewoda Wielkopolski, który wskazał to miejsce jako tymczasowy pobyt uchodźców, nie przedłuża umowy z właścicielem budynku i to właśnie ze względu na zły stan obiektu. Wojewoda Wielkopolski zobowiązał właściciela tego budynku do poprawy warunków bytowych osób tam zamieszkujących. W tym celu pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali oględzin tego budynku. O interwencję poproszono również administratora tego budynku. Odbyły się rozmowy z tym administratorem, ale też poproszono o interwencję służby wchodzące w skład administracji zespolonej podległe wojewodzie wielkopolskiemu. Kontrole wykazały szereg nieprawidłowości, a sam właściciel nie poprawił zgodnie z zaleceniami warunków mieszkańców. Dlatego rozwiązano z nim umowę. Nie powinien przejść kwalifikacji jako miejsce tymczasowego pobytu dla w ogóle kogokolwiek. Tak twierdzi Małgorzata Mielcarek ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, która ma stały kontakt z mieszkańcami, była także na miejscu i widziała, jakie tam są warunki. Łazienki są na pewno zapchana kanaliza, wczoraj tam wszystko pływało, jak ja byłam późnym wieczorem, bo po prostu kanaliza nie odbiera wody, na pewno w łazience na pierwszym piętrze, przez którą musiałam przejść obok. Rzecznik wojewody mówi jednak o tym, że wówczas obiekt był wybierany w szczególnej sytuacji i nie miał pozostać miejscem zamieszkania na dłużej. Całkiem inna sytuacja, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie wojny w Ukrainie, tego konfliktu całego, prawda? Wtedy w bardzo krótkim czasie musieliśmy znaleźć mieszkanie, dach nad głową dla ogromnej rzeszy uchodźców. Prawo budowlane pozwalało nam na umieszczanie tych osób w budynkach użytkowych, też lokalach użytkowych, takich jak hale sportowe, magazyny, biura i tak dalej. W hostelu przy ulicy Warszawskiej są jednak nie tylko problemy ze złymi warunkami mieszkaniowymi. Ukraińcy z dnia na dzień dostają także pisma wzywające do uiszczenia należnych opłat. Jak dzisiaj, jutro nie zapłacę, to muszę wyprowadzić. To na już? No. Ma pani gdzie pójść? No nie mam, ale będę coś ogarniać sobie. Rzeczywiście według rządowych przepisów uchodźcy mieszkający na terenie Polski ponad 120 dni muszą obecnie płacić 50% kosztów zakwaterowania, a jeśli przebywają u nas ponad 180 dni, to ta opłata wynosi 75% kosztów zakwaterowania. Jednak w tym wypadku chodzi nie o samą opłatę, a krótki termin od otrzymania pisma do granicznej daty zapłaty. Piśmie, to jest pismo z 30 maja, mogę pokazać, chociaż nie wiem, czy to będzie widoczne na tyle. Tak? O zapłatę kwoty 1600, tak jak powiedziałam, 1627,50 z terminem płatności do 1 czerwca. Rzecznik wojewody twierdzi natomiast, że mieszkańcy hostelu od dawna są informowani o tym, że będą musieli za swój pobyt płacić. Od początku roku były im przekazywane specjalne ulotki, ale też informacje w takiej formie papierowej były rozwieszane na korytarzach, więc doskonale te osoby wiedziały, że 1 marca nadejdzie, że te osoby będą ankietowane i na podstawie tych ankiet będą wytypowane osoby, które będą musiały ponosić koszty zbiorowego zakwaterowania. Mieszkańców martwią także wysokie koszty, które muszą ponieść. Opłata za jedną osobę w wieloosobowym pokoju może wynieść nawet ponad 1600 zł za miesiąc. Czyli jak gdyby 100% tej kwoty to pewnie będzie ponad 2200 co najmniej na jedną osobę, tak? Czyli jeżeli w pokoju mieszka mama z czwórką dzieci, no to możemy sobie łatwo to przemnożyć i za te pieniądze, no to możemy sobie wynająć Sheraton, tak? Co najmniej, a nie taki chlew, który, przepraszam, jest przy ulicy Warszawskiej. To nie jest opłata za dobę hotelową czy za łóżko w tym hotelu, tak? To jest opłata, partycypacja w kosztach, jakie państwo ponosi, gwarantując tym osobom pomoc, w tym zakwaterowanie i wyżywienie. I tak należy patrzeć na te koszty. Uchodźcy z ulicy Warszawskiej muszą się wynieść z hostelu ostatecznie do końca lipca. Urzędnicy wojewody wyjaśniają, że Ukraińcy powinni się udać do punktu na ulicy Bułkowskiej, gdzie zostaną przekierowani do innego miejsca zamieszkania. Paula Borowska, Puls Dnia.